Szanowni Państwo, witam z rynku w Sandomierzu. Dzisiaj finałowy live, ostatni przed ciszą wyborczą. Tradycyjne pozdrowienia na początek dla pana Waldemara ze Słubic, pana Zbigniewa z Gdańska i pani Bernadety z Mysłowic. Moi drodzy, pozdrowienia dla wszystkich Państwa, którzy byliście ze mną przez te ostatnie 67 dni live'a. To było dla mnie coś naprawdę inspirującego, budującego. Dziękuję za Wasze pytania, Wasze interakcje. Dziękuję za to, że obserwujecie mój profil. Dzisiaj postanowiłem nieco dłużej odpowiedzieć na wiele z Waszych pytań, a potem na koniec podsumować jeszcze tę całą kampanię. Dziękuję też za całą ogromną dawkę energii, za to, że dzięki Wam mam naprawdę dużo siły, że czuję, jakbym mógł prowadzić następne 4 albo 5 kampanii, że ta jedna jakoś tak nie do końca mnie zmęczyła. To wszystko dzięki Wam również. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Przeglądam teraz pytania zadawane przez oglądających i na kilka z nich odpowiem. Bolek Lolek. Bardzo ważne pytanie. Czy jako premier daje Pan gwarancję, że polski rząd będzie pomagał militarnie Ukrainie aż do zwycięstwa nad Rosją, nawet jeśli USA lub inne kraje zaprzestaną tego, gdyż wygrana Ukrainy jedynie gwarantuje pokój na świecie i nasze bezpieczeństwo? Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Panie drogi Bolek Lolek, tak się podpisał, podejrzewam, że to pseudonim. Otóż generalnie my jesteśmy w twardym sojuszu z Amerykanami, z NATO. Jesteśmy w bardzo stałych uzgodnieniach z nimi i moją rolę, naszą rolę, rolę Polski przede wszystkim postrzegam jako tych, którzy inspirują innych do obrony. My już teraz przekazujemy jedynie tę broń, którą oni zakontraktowali, ponieważ sami naszą armię wzmacniamy poprzez produkcję, poprzez zakupy, a innych namawiamy do tego, żeby przekazywali broń Ukrainie. Zresztą powiem panu i państwu, że gdyby nie Polska na początku tej wojny, okrutnej wojny, to Ukrainy by nie było. A gdyby nie Stany Zjednoczone i na początku, i do dnia dzisiejszego, to Ukrainy również by nie było. Wszystko zależy dzisiaj od Stanów Zjednoczonych. Taka jest brutalna geopolityczna prawda. Jesteśmy dlatego w stałym kontakcie z Amerykanami, jeśli chodzi o sprawy ukraińskie. Będziemy robili wszystko, aby to oni i nasi sojusznicy europejscy pomagali Ukrainie, aż, tak jak pan napisał, do zwycięstwa nad Rosją. Pan Sebastian Niksa. Widzi pan, panie premierze, jaki jest hejt na pana. Większość z nich to pracownicy administracji państwowej z PO, SLD, PSL i TP. Mieliście 8 lat, żeby wymienić kadry na uczciwych ludzi. Panie Sebastianie, przyznaję, za mało tutaj zrobiliśmy. Próbowaliśmy zmienić ustawę o służbie cywilnej kilka lat temu. Spadły na nas gromy z jasnego nieba. Odstąpiliśmy wtedy od tamtej ustawy. Ma pan rację, trzeba było dużo więcej zrobić. Nie wszystko się tutaj udało. A jak sobie pomyślę, ile się udało zrobić dla seniorów naszych, którzy wcześniej nie mogli złączyć końca z końcem, a dzisiaj łatwiej im jest nawet kupić prezent dla wnuczka, kupić leki, pojechać gdzieś na wycieczkę. Jak sobie pomyślę, że dzisiaj matki nie muszą już wybierać, czy między podręcznikiem, czy podręczniki kupić, czy buty dla dziecka. Jak sobie pomyślę, że dzisiaj bezpieczeństwo Polski nie jest zagrożone, to cały ten hejt, wszystkie te pomyje spływają po mnie jak woda po teflonie. Pani Zofia Gryszkiewicz, a będzie coś o Tusku? Pani Zofio, na razie nie, może potem jeszcze coś o Tusku dopowiem. Pan lub pani o pseudonimie Maku. Interesuje mnie, czy doprowadzicie do reformy sądów, bo jak na razie są to sfondy. Próbowaliśmy zmienić, znowu nek Herkules kontra plures, zrzuciły się na nas wszystkie możliwe siły z zachodu, wewnętrzne, donosiciele polscy, którzy donosili do Brukseli. Próbowaliśmy dokonać tej zmiany. Na razie się ona udała tylko częściowo, ale nie będziemy się poddawać. Będziemy dalej starali się reformować polskie sądy. Mam nadzieję, że uda się to w kolejnej kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Pan Tomasz Wojciechowski. Panie premierze, i wielkie podziękowania od nas wszystkich za pracę dla Polski. Tylko Zjednoczona Prawica, nie ma odwrotu, nie ma powrotu do bieda Polski sprzed 2015 roku. Tak, panie Tomaszu, podobnie myślę. Wtedy w tamtej Polsce, to była Polska, jak jeździłem dzisiaj po wielu gminach, wielu powiatach,
zwijanych gmin, zwijanych powiatów. To są słowa samorządowców, to są słowa ludzi, których spotykałem na trasie. To oni mi powiedzieli, że wtedy doprosić się o pieniądze na nowy wóz strażacki było niemożliwością, że wyprosić pieniądze na remont świetlicy lub remizy było absolutnie niemożliwe, że jakieś pieniądze na trzynastki, któż o tym wtedy mówił? Nie było w ogóle takiej rozmowy. Tamtej Polski oby już więcej nie było. Tamtej liberalnej Polski, Polski prawa pięści, prawa dżungli, tej Polski liberałów naprawdę nie dopuśćmy z powrotem do władzy, dlatego że będzie to groziło po prostu tym, że wielu ludzi z powrotem zostanie wepchniętych w biedę. Biedę i bezrobocie. Pani Krystyna Malina. Czy dowiemy się, co się stało ze złotem? 100 ton, które Polska miała na czarną godzinę, żaden rząd nie ruszył go przez 100 lat. No, możemy się dowiedzieć, gdzie jest to złoto. Pani Krystyno, to nie jest tak, że przez ostatnie 100 lat historia polskiego złota była bardzo smutna, nieszczęśliwa. Najpierw znakomity wywóz polskiego złota przez Ignacego Matuszewskiego, ale potem to złoto niestety nas z niego ograbili. Mówimy o nowożytnych czasach, teraz o wolnej Polsce. Do 100 ton dokupiliśmy, z grubsza rzecz ujmując, kolejne 100 ton. One są w rezerwach, w naszych rezerwach, rezerwach Banku Centralnego, czyli tak naprawdę rezerwach państwa polskiego. To jest złoto nas wszystkich, to są twarde rezerwy. Nawet trudno o tym mówić jako o pieniądzach na czarną godzinę, nie w ten sposób na to się patrzy, jako poprzez pryzmat makroekonomiczny, tylko to jest rezerwa stabilizująca przed różnego rodzaju zawirowaniami na rynkach globalnych, rynkach finansowych, na zawirowaniach, przed zawirowaniami makroekonomicznymi. I to złoto jest, ma się dobrze i trzymamy je w bardzo bezpiecznym miejscu. Irena Brogowska pyta, czy będą kolejne referenda przy następnych wyborach, czy pojawią się na przykład pytania społeczne, na przykład dotyczące wprowadzenia związków partnerskich. Pani Ireno, nie jest wykluczone. Uważam, że tak jak ustawodawca przewidział to, że referendum może się odbywać dokładnie w tym samym dniu co wybory, przewidział to kilkanaście lat, około 20 lat temu, to było za czasów rządów SLD, tak ten pomysł może być powtarzany, nie wykluczam tego. Zobaczymy oczywiście, jak sytuacja się będzie kształtowała. Pani Regina Kołodziejska głosuje na PiS, od nas zależy przyszłość Polski, 4 razy nie dla referendum, brońmy Polski. Na referendum 4 razy nie odpowiedź na te pytania. Pani Regino, zgadzam się z Panią. Następne pytanie, pan Falafel. Dzień dobry, panie premierze. Ja mam dwa pytania. Dlaczego obcokrajowcy, w szczególności Ukraińcy, dostają polskie świadczenia społeczne typu 500+ i 13 emeryturę oraz jak długo to potrwa? I drugie, oraz czy 500+ zwiększa zadłużenie Polski? W pierwszym przypadku mogę powiedzieć tak. Uszczelniliśmy ten system. Nie ma takich sytuacji, że Ukraińcy, którzy sobie wyjeżdżają, prawda, ich stałe miejsce zamieszkania nie płacą tutaj tylko wtedy, kiedy płacą podatki, płacą ZUS, płacą wszystkie daniny społeczne, wtedy polityka społeczna obowiązuje ich, ponieważ oni wkładają pieniądze do państwa polskiego w takiej sytuacji. I też chcę zdementować, nie ma tak, że ktoś raz zapłaci groszową składkę i od razu dostaje polską emeryturę i jeszcze 13 i 14, to są bzdury. Czy 500+ zwiększa zadłużenie Polski? Panie drogi, o pseudonimie Falafel. To jest tak, że jak w państwie, w jakimkolwiek państwie mamy deficyt budżetowy, to każda część budżetu, można powiedzieć, jest częścią tego deficytu budżetowego, ale warto popatrzeć na to z innej perspektywy. Warto popatrzeć na to przez pryzmat długu publicznego do PKB i to całego długu publicznego, bo nasi przeciwnicy polityczni, jak nie wiedzieli już do czego się czepić, bo widzieli, że potrafimy zarządzać finansami publicznymi, to mówili, o, ukrywają dług publiczny pod dywanem. Otóż, drodzy Państwo, żadna Komisja Europejska, żadna agencja ratingowa, żadna instytucja finansowa nie pozwoliłaby nam ukryć ani złotóweczki pod dywanem. Oni wszystkie wydatki widzą ze wszystkich funduszy. Zresztą to w czasach Platformy Obywatelskiej rozpoczęło się tworzenie funduszy poza budżetem. Więc przyganiał kocioł garnkowi, można powiedzieć.
nasze fundusze są absolutnie transparentne, są pokazywane wszystkim instytucjom finansowym w kraju i za granicą. I ci, którzy się w tym orientują, dobrze o tym wiedzą, próbują w związku z tym nakręcać spiralę kłamstwa. Nie dajcie się na to nabrać. A nasz dług publiczny do PKB oscyluje wokół 50%. W czasach Platformy oni musieli ograbić Was z OFE, z funduszy emerytalnych OFE, które należały do wszystkich Polaków, po to, żeby nie przekroczyć konstytucyjnego progu 60%, bo tak wtedy kształtował się dług publiczny za ich czasów. Więc w naszym przypadku nie ma tutaj się czego niepokoić. Zarządzamy finansami publicznymi tak, że system jest szczelny. Z roku na rok staramy się poprawiać jakość finansów publicznych. Jesteśmy za to chwaleni przez międzynarodowe instytucje finansowe i oceniające ratingi. Także sytuacja jest naprawdę pod tym względem bardzo dobra. Pani Kinga Mazerant pyta, jaki wynik wyborów pan obstawia, kto będzie rządził Polską. Pani Kingo, ja obstawiam, że jeżeli się wszyscy zmobilizujemy, jeżeli wszyscy zwolennicy, ale także sympatycy i także tacy, którzy mają pewne zastrzeżenia do nas, ale dostrzegają te dobre strony, zmobilizują się i pójdą zagłosować w referendum, pójdą zagłosować w wyborach, zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość, mamy ogromną szansę na samodzielne rządy, na trzecią kadencję. Trzecia kadencja jest warta tego, mamy co najmniej trzy powody dla trzeciej kadencji, pani Kingo. Po pierwsze, godne życie Polaków, godna praca i płaca Polaków. Po drugie, to bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczne granice Polski. I po trzecie, niech wreszcie Polacy mają szansę żyć tak jak na Zachodzie, ale bez powtarzania tych błędów, które oni wszyscy tam zrobili. To są trzy powody, dla których warto dać nam szansę na trzecią kadencję. Naprawdę w to wierzę. Jesteśmy o milimetry od tego celu, aby samodzielnie rządzić. Jest wielka szansa, tylko wszyscy się zmobilizujmy. Zwłaszcza proszę wszystkich, którzy dostrzegają to, ile się udało zmienić w Polsce. Dostrzegacie, że jak pójdziecie gdzieś odwiedzić waszych znajomych w gminie, idziecie nowym chodnikiem, że jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym zagwarantowane, nowy żłobek, nowa szkoła, nowe przedszkole. To wszystko urosło jak grzyby po deszczu. Ale też, szanowni państwo, niech mi będzie wolno, bo tutaj przejdę już do tej drugiej części mojego live'a. Niech mi będzie wolno powiedzieć wam o pewnym podstawowym zagrożeniu, które dosłownie na naszych oczach się wykluwa. Na naszych oczach się kształtuje, się krystalizuje. To jest to, drodzy państwo, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Na Bliskim Wschodzie, jak to się mówi, niestety w tym przypadku dzieje się dzisiaj historia. A co to znaczy? To znaczy, że tam ten konflikt już w tej fazie, do której obecnie doszedł, grozi ogromną falą nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu do Europy. Taką falą, która spowoduje, że Unia Europejska będzie próbowała zmusić różne kraje do przyjęcia nielegalnych imigrantów. Wraz z tymi imigrantami palestyńskimi, syryjskimi będą przenikali do Europy muzułmańscy terroryści, bojownicy islamscy. Ci, którzy robią te wszystkie zamieszki pod Paryżem, pod Marsylią, pod Berlinem, w Sztokholmie, w Göteborgu, w Malmę i w setkach, w tysiącach innych miast na zachodzie Europy. Drodzy państwo, tam jest niebezpiecznie. My obronimy was przed gwałtami, przed niszczeniem praw kobiet przez muzułmańskich, islamskich, nielegalnych imigrantów, przed płonącymi samochodami, przed plądrowanymi sklepami i niszczonymi szpitalami. To wszystko się dzieje na naszych oczach i zagraża nam teraz gigantyczna, potężna fala nielegalnych imigrantów. Przestrzegam przed tym. I teraz najważniejsze. Nasi główni konkurenci w tych wyborach, Platforma Obywatelska, już podpisała się pod paktem migracyjnym. Wygraliśmy w trybie wyborczym, czy wygraliśmy w trybie referendalnym procesy sądowe. Te sądy, które, mówiąc językiem potocznym, nas raczej nie lubią, musiały nam przyznać rację, ponieważ nasza racja jest bezdyskusyjna. Po prostu w pakcie migracyjnym jest przymusowa relokacja nielegalnych imigrantów, a wraz z nią
będzie po prostu przypływać tutaj fala groźnych islamskich terrorystów. Drodzy Państwo, drodzy rodacy, niezależnie od tego, w jakim zakątku Polski żyjecie, brońcie Polski przed tym. Brońcie poprzez głosowanie 4 razy nie w referendum, które również będzie przy wyborach powszechnych zastosowane, przeprowadzone w najbliższą niedzielę. Wybierzcie bezpieczną Polskę, to jest w tym momencie najważniejsze. I Szanowni Państwo, nie dajcie się oszukać. Oni dzisiaj powiedzą Wam wszystko. Pamiętajcie, jak jutro będziecie sobie myśleli o tych wyborach, oni powiedzą Wam wszystko, obiecają wszystko, a potem co zrobią? Dokładnie to samo, co wcześniej. Obiecywali, że nie podniosą wieku emerytalnego, podnieśli wiek emerytalny. Zrobili to raz, zrobią to drugi raz. Obiecywali, że nie podniosą podatku VAT, ba. Obiecywali, że obniżą podatek PIT i CIT, a jednak podnieśli stawkę podatku VAT. Obiecywali, że nie zabiorą OFE, zabrali OFE. Drodzy Państwo, to wszystko pokazuje ich niewiarygodność. 3 podstawowe cechy, które charakteryzują nas, przy całej pokorze, która musi być, musi towarzyszyć wszystkim rządzącym. I raz jeszcze podkreślę, popełnialiśmy błędy, przepraszamy za nie, za wszystkie grzechy, za wszystkie potknięcia, ale drodzy Państwo, odpowiedzialność, wiarygodność i skuteczność. Rządy Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedzialność, skuteczność i wiarygodność. Dlatego na koniec tego live'a powiem tak. Wiem, że przed nami jeszcze jest wiele zadań, wiele wyzwań, wiele problemów do rozstrzygnięcia, ale wybór, drodzy rodacy, ten wybór jest prosty. Albo Polska pogrąży się w tej koalicji wojny z prezydentem, pogrąży się w kłótniach, w bałaganie, w paraliżu, albo Polska będzie miała skuteczny, odpowiedzialny, wiarygodny rząd, który stawi czoła przyszłym wyzwaniom. Polsko, Polacy, przed nami ogromna szansa. Nie dajmy tej szansy odpuścić sobie. Nie dajmy sobie zabrać tej szansy. Walczmy o Polskę razem. Jest tego warta. Wierzę, że zwyciężymy. Dziękuję bardzo.